Hej, noby. Koty mi biegają, kurna, jak małpy. Zawsze mam bekę z tego czarnego, bo on biega jak taki typowy, kurde, goryl. Nie wiem, czy to jest dobre porównanie. Nawet ja pierdzielę, jak Rudy zapocił krzesło. Co wy tu piszecie w ogóle? Masz kosy z CS-ie. Znowu będę szamać tutaj coś, ale dobra, nieważne. Widzę, że jakaś debata się rozpoczęła. Panda, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? No już jestem. Cześć, Eryk. Hej. Hej, Steven. Hej, Paruwa. Boże, co wy piszecie? No próbuję zrozumieć, ale coś mi nie wychodzi. Cześć, Kokarda. Hejo. Cześć, Light. Boże, święty. Co się dzieje? Cześć, Griffin. Hej, młody. Boże, będę tu raz mlaskać i w ogóle. Jestem niewychowana. Cześć, Ślimak. Hejo. Cześć, Fixalox. Gadanie z pełną gębą zawsze na propsie. Kurde, dzisiaj jest dzień po prostu alergii fest. Cześć, Baker. Hejo, Arek. Boże, święty. Arek nawet jest. Hej, Grones. Co tam szamasz? Szamam... co ja szamam? Podpłomyki. W końcu się nauczyłam. Cześć, Rabu. Hej, dzięki. Boże, koty sieją po prostu rozpierdziel. U mrówek się nie mlaska? Dlaczego nie? O, Gasta, to już masz przesrane. Tutaj zawsze tacy mają przesrane. No, ja jeszcze nie widziałam, nie mogę zbanować kogoś przez to, co ktoś napisał. Nie ma Kajsiego, Kajsi zawsze wszystko wie, co się dzieje na czacie. Cześć, Dawid, hej. Hej, Daro. Boże, nie zauważyłam cię wcześniej. Coś jeszcze ktoś tam pisał. W sensie Steven to do mnie? Z tym koktajlem? Nie, w końcu nie zrobił. Rudy chciał mi dzisiaj zrobić koktajl z truskawek, ale się okazało, że te truskawki już są takie trochę nie halo. Bo cały czas, kurde, mówiłam o tym chyba 4 dni temu, że musimy truskawki włożyć do lodówki i do dzisiaj ich nie włożyliśmy, więc poszły do kosza. Zostały nam same czereśnie. Ale jutro chyba idę na siłownię, to może zrobić sobie z bananów. Ej, ten film, szczerze mówiąc, to była taka typowa sieczka. Typowy film XXI wieku. Tam po prostu tylko sieczka i tyle. I fuck logic. Gdzie myślałam, znaczy już w sumie ta część z Christianem Bale'em była taka trochę odstrzelona od poprzednich Terminatorów. No ale tato już w ogóle zamotane to wszystko fest. Nie wiem, jakaś w ogóle, może to ja jestem jakaś wybredna, ale tak szczerze to jest film typu obejrzyj i zapomnij. Ten ostatni też, jaki to był? Szklana pławka, w sensie ta czwórka, znaczy ta najnowsza w tym roku, w zeszłym roku co wyszła. To też właśnie taki film był, gdzie się zawiodłam strasznie. Nie to, że jestem jakąś fanką Terminatora, no ale się oglądało trochę, to nie oglądałam w sumie wszystkich, bo nie oglądałam tej Sary Connor, coś tam, coś tam. Ej! Psz! Ty przyczłapie jeden, wynocha. Przepraszam, już nie chrupię. Ej, czereśnie, no. Jak ja nigdy nie lubiłam czereśni, tak teraz, kurde, takie dobre dostaliśmy, że szok. Ej, właśnie wiecie co, młody, bo... albo nie wiem, czekaj, bo nie wiem. Dobra, nieważne. Coś mi się pomyliło z Gdańskim. Gdańsk, Gdynia, już mi się po prostu mylą te nazwy. Masakra. Kostka twarogu, 250 ml lodu, 3 banany? O, ja tego nigdy nie jadłam. Znaczy, to trochę brzmi dziwnie. Znaczy, nie wiem, oglądałam w sumie... Znaczy, ja jak... Znaczy. Jak ja byłam dzieckiem, to wiem, że oglądałam te chyba dwa pierwsze Terminatory, potem już nie oglądałam, za Sarah Connor była coś tam, do tego już nie widziałam. Kroniki Sarah Connor to chyba była trzecia część. I tą czwórkę, na czwórkę poszłam do kina, czyli na ten z Christianem Bale'em i to już mi tak średnio odpowiadało. A ten teraz, no to taki zabawny, w ogóle jakieś żarty były, to było fajne. Dupeczki na ekranie też były fajne. W sensie ten typek, co grał tego syna i ten drugi. Ale tak, to taki bez szału, no taki zwykły film po prostu. Czy ja mam załatwić kogoś kota z Wawy?
A nie możesz popatrzeć gdzieś na fundacjach? Na przykład ta fundacja, co Grabowski ma na Facebooku, to chyba tam są jakieś czasem koty. Cześć Norbix, hej! Cześć FabFab, jakieś fajne filmy, Boże, ja nie wiem, jakie fajne filmy. To jest najgorsze pytanie, jakie można mi zadać. Poleć jakieś fajne filmy. Znaczy, kurwa, nas... nie zachwycił mnie jakoś szczególnie, ale nie żałuję, że poszłam. Jakkolwiek to nie brzmi. Już bardziej mi się podobało to polowanie na prezydenta. Co prawda to był film familijny, ale jakiś taki bardziej emotywujący i w ogóle tam parę kwestii było poruszonych i zabawny jednocześnie. No takie coś lekkiego. Baba w czerwonym ubraniu? Trzecia część Terminatora? Coś mi się chyba... A nie, bo to była Sarah Connor, trzecia Connor. Trzecia część. Kroniki Sarah Connor to był serial. A, no to... Ale jeszcze była jakaś część z Sarah Connor. Griffin na pewno i o pornolach. Wczoraj gadałam o pornolach. Wystarczy. Czy mam jakiś film na oku? Boże, ja mam konto na Filmwebie i tam sobie wszystko dodaję, co mam na oku. I już nawet nie pamiętam, co mam na oku. Na Minionkach było fajnie. Też tak jak mówiłam w tym vlogu Grabowskiego, to był taki trochę film... Znaczy to... fajne jest to, że dzieciaki miały mega bekę, a jeszcze było drugie dno dla dorosłych, czyli na przykład jakieś żarty dla dorosłych, typu nawiązanie do, nie wiem, Beatlesów powiedzmy, czy coś takiego. Albo na przykład języki, jakich używały te Minionki, można było tam słyszeć jakiś kurna hiszpański, gdzie my to rozumiemy, a dzieci tego nie rozumieją, bo nie znają tych języków. No to było spoko. Kingsmanów widzieliśmy, no i fajna... Najlepsza to była... W ogóle te sceny walki były zajebiste. Tak się tym jarałam, w ogóle nigdy nie widziałam czegoś takiego w filmach, a to było super. Także Kingsmanów, jak ktoś nie oglądał, to proszę obejrzeć. Też bardzo lekki film, ale super sceny walki. Boże, spróbuję próbuję znaleźć siebie na Filmwebie i nie mogę. Boże, a teraz jeszcze widzieliśmy zwiastun Mission Impossible tego nowego. Co prawda obejrzę, ja już nie oglądałam chyba nawet tej Ghost Protocol czy coś takiego. Ale to obejrzę, bo oczywiście gra Jeremy Renner, jak ktoś nie zna typa, to... Najwięcej filmów obejrzałam z nim i z Markiem Wahlbergiem. A i te dwa będzie fajne, to może być spoko. Hej Edward, hej. Kurde, no to muszę sobie odświeżyć te Terminatory, bo nie pamiętam. Znaczy w sumie, zanim się pojawiła ta premiera Terminatora, to coś tam z Grabem oglądaliśmy jakieś urywki, żeby sobie poukładać, co tam się działo, ale... Najbardziej pamiętam to część z tym takim właśnie typkiem, który się... który ganiał tą Sarah Connor z tym dzieckiem. To chyba dwójka była. Znaczy nie, hiszpańskiego nie umiem. Niestety, miałam się uczyć w tym roku, ale stwierdziłam, że na cholerę mi to. Ale no, jakieś tam podstawowe zwroty z hiszpańskiego to chyba każdy zna, no. Nie jest kolejna komedia dla idiotów? Coś mi to mówi. Zaraz muszę sprawdzić. Coś mi mówi ten tytuł. Jak cię chuj interesuje, z kim film oglądam, to możesz wyjść, bo teraz jest temat filmów. A, to widziałam, kurde, tam była ta scena z tą starą babą. O Boże, to mi tak zrobiło psychikę, ale lubiłam ten film. Parę razy oglądałam chyba, jak miałam tam gimbusiarskie lata. Puta madre, no. Czy tam pendejo, jak to było w jakimś... Boże, jak się nazywała ta gra, co Rudy grał? O Jezu, z tą babeczką, aktorką. Blood... Nie, coś tam Souls, coś tam. Beyond to Souls, o właśnie, no, o tym mówię. To tam było pendejo. Ej, właśnie te... Ubolewam strasznie, że w tej dwójce nie ma Mili Kunis, bo ona jest strasznie ładna i fajnie grała w ogóle w jedynce. I się zastanawiam, jak rozwiązali tą historię, bo oni przecież chyba na końcu jedynki byli razem, czy coś tam. A w trailerze ani w obsadzie jej nie ma, więc... Boże, jakiś sobą być, słuchacie? Ja nie mam słuchawek, więc nawet nie wiem, co leci. A to mi Starogórek puścił. Mrogorek, jak ja to powiedziałam wczoraj. Czy tam przedwczoraj. No, Mila Kunis jest spoko. I nawet bez tapety fajnie wygląda. Co się nie zdarza zbyt często u aktorek.
Może umarła, a może, kto wie. Kurde, nie wiem, czy wspominałam, ale dzisiaj jest dzień po prostu fest alergii. Masakra. Ruty nie jest pakerem. Ale dobrze, że chodzi na siłownię. Dobrze, że chodzi na siłownię, bo ja pójdę przy okazji, więc to ma plusy. Znaczy, ja już powiedziałam Rutemu, że jak się zrobi jak pakera i będzie miał, kurna, kaloryfer i bice jak, kurna, pudzian, to powiedziałam, że mnie to nie kręci, także sorry, więc mam nadzieję, że nie przegnie pały. Kurde, już jedynki w ogóle... Jaki ziomuś? Nie pamiętam, co tam się działo, kurde. Ale muszę to, zanim pójdziemy na dwójkę, to muszę obejrzeć jedynkę. Znaczy, Rudy to w ogóle jedynki nie widział, także i tak musimy obejrzeć. A właśnie Steve'a Jobsa muszę obejrzeć. I tak samo chciałam obejrzeć Teoria Wszystkiego. I oglądaliśmy kawałek z Grabowskim i się zesrało, bo dalej nie obejrzeliśmy. I muszę to też skończyć, bo nawet całkiem fajnie się zapowiadał. Jurassic World to fajny film, mi się strasznie, tak jakiś dziwny. Ale może ja nie jestem fanką dinozaurów i w ogóle przeraża mnie kwestia roślinożerstwa i mięsożerstwa w naturze, także... Znaczy roślinożerstwa mnie nie przeraża, ale gorzej z mięsożerstwem. No tak, najpierw masa, potem masa, no ma sens. Grabczyński właśnie przyszedł z psem, bo był na dworze. A, Steve Jobs Official Movie Trailer 2015? Przecież już był film o Steve Jobsie. To ja właśnie mówię o tym. Simon, ja mam Neta z Orange w telefonie i generalnie nie polecam. To jest najgorsze gówno, jakie mogłam sobie wziąć, czyli Orange. Hej, pyra. Siemanko. No właśnie, teorię wszystkiego muszę obejrzeć. Cześć, Kweon. A obejrzeliśmy tylko do motywu, jak mu się symptomy choroby zaczęły pojawiać. A, to był Jobs! Dobra, to muszę się też rozejrzeć za tym. A, Tazik też to zauważyła. Też mnie to śmieszy. I tak samo ma jak śpiewa, jak coś śpiewa, to też mu tak się robi. Boże, ja do książek to nie mam tak czasu, w sensie nie wiem, nie mogę się jakoś zebrać. Zaczęłam czytać Zbuntowaną, w sensie tą trylogię, pierwszą część, ale nie doczytałam do końca. Ale ja generalnie wolę jakieś książki, kurde, typu wywiady, jakieś tam biografie, są fajne dla mnie. Literatura faktu jest spokojna. No właśnie, sam początek, no. Grawa, co myślisz o Rainbow Six Division? Będzie chujowo, żeby... A w Rainbow'a nie grałeś przecież na Steamie żadnego. To skąd wiesz, że chujowa? Aha, no dobra. Kwon, IMT. Pod płomyki. I teraz mi jeszcze Grabowski dał kabanosa, żeby było śmieszniej. Za mało mlaskanie na streamie. Mlaszczmy dalej. Cześć, maestro. Masz jeszcze kabanosa? Daj mi dyska. To mało, to dobre. Ja nie lubię takich suchych strasznie kabanosów. Niezniszczalni to jest ten film z tymi Packersami. Oglądałam dwie części. Dwójkę, pamiętam, że dwójkę oglądałam wtedy, jak Grabowski był tak strasznie zmęczony, że aż usnął na tym filmie. Ja obejrzałam do końca, ty nigdy nie obejrzałeś. I nie, właśnie fajny, bo tam były nawiązania typu właśnie Schwarzenegger tam chyba grał w dwójce. Schwarzenegger mówił I'll be back czy coś takiego. To było takie bardzo fajne te nawiązania do różnych filmów. A trójki nie skończyliśmy oglądać, no. Ja powinnam to skończyć, bo to było nowe. Ja lubię ten film. Co prawda nie wnosi nic do życia szczególnego, ale generalnie bardzo przyjemnie się ogląda. O Snowden, nawet ten film nagrywają o nim? Znaczy o tym, co myślę? Aż muszę luknąć. Znaczy musimy obejrzeć, w głowie się nie mieści tą bajkę. A no to ten, tak myślałam, że to jest o tym typku. A tu też muszę obejrzeć, lubię takie filmy. A jeszcze muszę obejrzeć o tym twórcę Facebooka, jakiś film był też. No,
Wczoraj było pornolak, to dzisiaj gadamy o innym gatunku filmów, no. A była jakaś teoria wszystkiego z 2013? Bo to jest ten najnowszy chyba, to 2014 był. 2014, no. A ja dzisiaj kota przestraszyłam, on jest jakiś w ogóle dziki, ten czarny. No bo ta czarna latała, oboje latali, więc tak się skradałam do tej czarnej, znaczy do tej stoli. Tak się skradam, tamten jak wyjebał, kurna, jak zaczął syczeć, spierdzielać, to mówię, ja pierdzielę, stary ogar. On jest w ogóle jakiś trochę nieprzystosowany do życia. WWE, ja i WWE, to bym najpierw musiała sobie ogarnąć tego, pada. A podobno internet w nocy jest najlepszy. The Social Network, dokładnie. To muszę obejrzeć, bo nie widziałam. Jak się Rudy opierdziela? Rudy już siedział tutaj przecież. Ja też zaraz idę. Dzisiaj nie siedzimy do czwartej, bo później nie mam na nic czasu, w sensie na spanie. Aldworth, tam masz. Na samej górze nad czatem masz takie te zakładki. Jak masz DJ Waitlist, to tam jesteś pokazany. Co ta panda? Ja nie wiem, co się dzieje w ogóle. Hej, Chaymas! Chaymas, to ty chyba jesteś perkusistą, w jakim zespole się pochwaliłeś dzisiaj na Facebooku. Dobrze pamiętam, że to ty? Ej, Ant-Man w sumie... Trailer był spoko do czasu, aż nie zobaczyłam z tym, z dubbingiem i stwierdziłam, że to jest film dla dzieci. Ale w sumie no już, dobra, film jak film, ale ten dubbing po prostu, jak ktoś pójdzie na film z dubbingiem taki, to chyba umrę. Koszmar, nie wiem jak można nagrać film z dubbingiem tak słabym. Jaka tradycja? Nie ma tradycji. Jaki ja mam telefon, czy kto? Bo nie wiem, czy ktoś już nie pisał wcześniej. Jeśli o mnie, to ja mam iPhone'a 4, 4S dokładnie. Z iPhone'a, przepraszam. A, jeszcze jakieś teoria wszystkiego. A to tego nie widziałam filmu młody. Ale ten typek fajny. To może obejrzę. Też dobra, ściągnęłam dzisiaj, znaczy ściągnęłam. Zapłaciłam internetem, walutą internetową. Za hotel Marigold, 2. I muszę to obejrzeć. No, można obejrzeć. Albo Teda. Ale ja mogę obejrzeć jeszcze raz, bo jak pójdę na 2, to nie będę pamiętać, co się działo w 1. No to oglądałam w 2013. Nawet pamiętam pewne szczegóły ze swojego życia, jakie wtedy się działo. Tak, Frizu, to już koniec. Teoria Wielkiego Podrywu nie oglądałam nigdy, ale wiem, że dobry. Tylko, że mnie zniechęca to, że to ma tyle sezonów. Co? Znaczy to pewnie jest kolejny... O Jezu, to było tak szanujące. Już obejrzałam parę sezonów i mówię nigdy więcej. Dobra. To jest tego? Tamtego? No. Ale dlatego to są jakieś dziwne. Jak na nie patrzę, to one mają autyzm. O, Mad Max był super. Co prawda to nie był film, który się ogląda dla fabuły. Ale kurna, tam akcji to jest przesyt dosłownie. Ale strasznie mi się podobał i stwierdziłam, że to jest film w tym roku... Znaczy to jest w tym roku najlepszy film, jaki widziałam. Strasznie mi się podoba. W ogóle muzyka, obrazy, tam wszystko jest zajebiste. Klimat. Klimat w ogóle, no. I w ogóle tam jest jedna scena, która połączona z muzyką, to po prostu orgazm uszu i oczu jednocześnie. I tak samo było w Godzilli tej najnowszej. Jedna była scena, gdzie muzyka leciała i goście na spadochronach lecieli w takim na czerwonym tle, kurde, nieba. To było epic. Jak ci się Terminator podobał? No już powiedziałam, że to jest taki film, strasznie się zawiodłam. Do zapomnienia film. Taki typowa sieczka XXI wieku. Nie wydaje ci się? Mhm. Ja będę o tym jutro mówię. Panią z przedszkola? Nie, właśnie ja jakoś nie przypadam do polskimi filmami. Ale muszę jeszcze obejrzeć, co to był za film? O tych alkoholikach polski taki. Nie, no chujowy jest. Bo byłeś w kinie, powiedziałeś, że całkiem fajny. Mm-mm. A to mówiłeś jeszcze na streamie 100 lat temu. Ja mówiłem, że fajny, a się mówiłem, że chujowy, przygnębiający, tak nie, w ogóle. A to może ja nie słucham. Jak się nazywał? Mocny coś tam. Pod mocnym aniołem. No.
Fajny jest polski film Fotograf, czy coś takiego, polski dramat taki. A to nie widziałam. Nie wiem, jak się nazywa, ale spoko. Akurat Polacy fajne robią dramaty. Mamy chujowe życie, jak o tym mówimy. Polacy to w ogóle są najlepsi w przygnębiających filmach, chyba. Wieszać się tylko w tej Polsce. Nawet filmy są kurna o depresji. Nie, ale wiem, o co tam chodzi, bo już wszyscy mi zaspoilerowali 10 tysięcy razy. Dzień z życia blondynki, właśnie widziałam połowę, ale szczerze mówiąc to był taki trochę mało interesujący film. Znaczy całkiem śmieszny, ale nie obejrzałam do końca, bo strasznie mnie znudził pod koniec. Znaczy obejrzałam do tego momentu, jak ona już tam uciekała od tego faceta i tam biegała i spotkała jakichś tam murzynów czy coś takiego. Bogowie to dobry polski film, no obejrzeliśmy kurna całe 10 minut z Grabowskim przy jedzeniu kolacji i nie wróciliśmy jeszcze, ale musimy obejrzeć, ja bym obejrzała chętnie. Drogówki nie oglądałam, a zawsze chciałam, bo o policjantach, więc... Pamiętam, że oglądałam... I co to był za film? To był Ciacho chyba się nazywało po polsku? Gdzie trailer po prostu... Najlepszy trailer w Polsce to jest właśnie trailer do Ciacha. Ladies, tak, ale Ciacho to jest po prostu jeden trailer, w którym jest wszystkie najlepsze sceny z filmu i najśmieszniejsze są w tym trailerze po prostu. A później oglądasz film i masz mindfucka, że nic się nie dzieje. Dokładnie tak. Tak zrobiłam, jak obejrzałam ten film, ale oglądałam, bo antyterroryści lubią antyterrorystów. Ci jaram antyterrorystami, więc oglądałam wszystkie filmy z antyterrorystami. No. I Drogówkę też bym obejrzała chętnie. Drogówka jako komedia jest chujowa, potem jako dramat. Aha. Jack Strong był dobry. Bogowie zaczynają bywać dobre filmy. Jacka Stronga oglądaliśmy. I to jeszcze jak ty się wprowadzałeś tutaj, Boże, na tej kanapie starej. Ty już tego nie pamiętasz. Stary, no ja nawet pamiętam, jak słucham jakieś piosenki, to wiem, co się działo w momencie, kiedy... Śledzi się stolic europejskich, kurwa, nauczyłem. Chuj mnie stolice europejskie, ja pamiętam ważne rzeczy z mojego życia. Moje życie jest najważniejsze dla mnie i tyle. Co jest stolicą Monako? Fuck you. Twoja nie. Stara. Monako. Ciacho tam gdzieś pali, no chyba coś takiego. Tam był ten, Małaszyński, który grał takiego upośledzonego trochę. Co wy tu piszecie? Wyszła z Ciacha, bo nudno było. No, ten film nie robił szału, tak szczerze mówiąc. Wystarczyło obejrzeć trailer i już się wiedziało, co będzie śmiesznego. Watachy nie oglądałam, ale słyszałam, że to jest dobry film. Znaczy serial. Jaki? Watacha. Ten polski taki, to był mocno reklamowany. Nawet w Warszawie, kurna, wisiały takie plakaty wielkie na budynkach. Johna Wicka oglądaliśmy. Ale właśnie John Wick... To był... A, dobra, już pamiętam ten film. Bo był John Wick i jeszcze ten, Keanu Reeves grał w takim filmie z A Man of Tai Chi też. Strasznie mi się mylą te filmy dwa. Ale John Wick był w sumie spoko. I też mogę ci powiedzieć, co się działo wtedy, jak oglądaliśmy Johna Wicka. Kurna, ja nie wiem, czemu mam taką... Ja mam pamięć, kurna, takich pierdół. Spojrzała na graby, już się jej odechciało ciacha. Bo mam takie ciacho. Nie, nie Grabowski. To tak nie działa. Przepraszam, to tak nie działa. Dobra, kończ. No jeszcze 38, jest jeszcze 2 minuty. 2 minuty do 40. A miasto 44 oglądałam, tylko że ja, znaczy oglądaliśmy. Grabowskiemu się podobało, nie? Ty byłeś w miarę taki. Znaczy ja podeszłam do tego filmu poprzez pryzmat tego, co było napisane na trailerze, czyli... Co to było? Miłość w czasach wojny, czy coś takiego? Nie, miłość w czasach... Zaraz ci to powiem. Miasto 44. Miłość w czasach... Nie, miłość w czasie coś tam było. I ja się spodziewałam, że to będzie film faktycznie o miłości. Co prawda wojna i tak dalej i miłość. Ale tak się zawiodłam tym, co tam widziałam. Jeśli miłość tak wygląda, to sorry. Ale potem przeczytałam w sumie recenzję. Tak przemyślałam ten film i stwierdziłam, że no dobra, no to był całkiem dobry film. Tylko, że ja tak płytko na niego spojrzałam. Ale... Też tak jakoś nie pamiętam. Zaż zbyt szczególnie. Nie wbił mi się w pamięć. O, pies stały nawet przyszedł, a my akurat kończymy. Służby specjalne oglądaliśmy w kinie. To był bardzo fajny film. A później adoptowaliśmy psa i taka sama wizyta adopcyjna nas czekała jak tych kurde w filmie. To było dobre. To się zdziwiłam nawet. Ej, właśnie ten, no to wyglądało płytko, ten dubstep, w ogóle jakieś tam pocałunki, a tam kurna pociski śmigają, no ale to była metafora w sumie, więc... Pianistę oglądałam, ale to dawno, dawno temu. Jeszcze jak byłam chyba trochę młodsza w liceum, czy w gimnazjum. Dumny jak Vegeta, nie jak jakiś kunder.
Ten film jest płytki, no ale to było straszne po prostu. Ja się spodziewałam, że to jest, nie wiem, że w czasach wojny to była miłość, łączenie się w pary na całe życie, bo o tym się czytało. Okup, no dobra, to nie ma znaczenia, ale tam się ludzie... Tam było coś takiego, że ludzie zawierali małżeństwa po to, bo się kochali i chcieli umrzeć jako małżeństwo, czy coś tam. No i właśnie dlatego się spieszyli. A ten tu kurna sobie ruchał koleżankę na boku, no to było tak słabe i płytkie, że po prostu szok. O, Monia jest, hej Monia. No kurna, chciał się pośpieszyć, to ruchał co popadnie, no fajnie. Być szmaciarzem na sam koniec życia, no ja bym tak nie chciała, sorry. Daj mi czat, bo już oglądasz jakieś popierdółki. Czersem? Karma psia na pierdziela? Moja droga nie musi biegnąć szlakiem, sam obieram mazyn, wjeżdżam tu z nowym trakiem. Czat mi daj, bo ja nie mam o czym mówić teraz. Dziękuję bardzo. Polecam jakiś film? No ja nie polecam filmów, bo ja mam dość dziwny gust. Taki bardzo nie ten. Biały kot, czarny kot? Nie widziałam. Najnowszy Riddick to był... Który? Misiu? To był ten, co on miał takiego pieska, sobie wychował? A to oglądałam, to nawet na tym spiku z Piastem oglądaliśmy. Ale no to też jakoś... Nie byliśmy w kinie, bo ja to z Piastem oglądałam. No co ty byłeś w kinie? Ale dwójka jest moja ulubiona, jedynka też w sumie dobiega do dwójki, ale dwójka strasznie lubię, mam do niej sentyment. A trójka, czy tam czwórka, czy trójka, była trochę taka beznadziejna. Cześć Kabi, Nupsie. No na imię przy okazji. No fajny film do polecenia, nie wiem, możecie mojego Finweba obczaić tam sobie. Znaczy ja nie dodaję ocen z reguły, chyba że coś jest tak słabe, że już się płaszę na ocenę. Ale... No nie wiem, ja mam dziwny gust, mi się podobają dziwne filmy. Znaczy ja widzę dno w filmach, w których inni dna nie widzą, także... O Jezu, plułam ci klawiaturę. Labiryntu nie oglądałam. Labirynt? To nie był ten labirynt Fauna, czy coś tam? To jeszcze coś innego chyba. Labiryntu Fauna też nie widziałam właśnie. Nie ma kamerki, bo spać idziemy. Już się żegnamy właściwie, bo już jest 42 po. No i nie widzę, kto napisał, że idzie spać. Widzisz, co mi zrobiłeś? Dobranoc, Seamus. Bajo. Widzę dno. No, ale nie, na przykład jak są takie filmy typu PS Kocham Cię, gdzie to jest po prostu film typowy dla wyciskacza łez, dla panienek, kurde, które mają przesrane w życiu i marzą nie wiadomo jakiej miłości, to był bardzo fajny film. To jest taki bardzo, nie wiem, pokrzepiający. A strasznie go jadą na przykład. A no to właśnie Paco, to o tym mówię. To był, nie wiem, ja nie pamiętam w ogóle, ja tylko z tego filmu pamiętam psa i dlatego mówię, że to jest słabe, bo nic nie zapamiętałam. Z dwójki sporo pamiętam, z jedynki tak samo, ale ta trójka to była masakra. A Prometeusza to widziałam, nawet w kinie byłam. I to byłam w kinie na randce, na Prometeuszu. I gość mnie strasznie przepraszał, że mnie zabrał na taki film, bo tam kurde jakieś się rodziły, nie wiem, alieny czy coś tam. On taki bardzo przejęty, że mnie zabrał na taki brutalny film i 10 godzin przepraszał, tym się aż znudził wrażenie. Ale Prometeusz spoko nawet. Nawet z Grabowskim oglądaliśmy w wakacje. No a pies napisał, że jest nudny jak flaki z olejem. Dawca pamięci fajny. Tobie się chyba nie podobał, z tego co pamiętam. No ale mi się podobał w sumie. Był spoko. Bijatykę? Kurde, to bym musiała grać chyba na klawiaturze. Graliśmy przecież w ten. W co my graliśmy? W Mortal Kombat. Street Fightera, a graliśmy w Street Fightera? A tak, tam mi dobrze zszło jedną postacią i cały czas ją grałam. O, matko, matko. Nie widziałeś tego filmu? Nie. Boże, to miałam pekę z jednej sytuacji, ale coś ci nie powiem. Loft oglądaliśmy. Znaczy to był trochę dziwny film, ale fajny. Fajny. Tylko ten oglądaliśmy ten najnowszy, bo jeszcze wiem, że jakiś niemiecki chyba był. Ale był spoko. Nawet ostatnio o nim myślałam. Tak szłam z psem i tak się zastanawiałam nad tym filmem.
Labirynt, że porywają dziecko i nikt nie wie, kto to zrobił? Kurczę, coś mi to mówi. Nie wiem, czy nie oglądałam czasem. Nietykalni to jest ten francuski? To był pierwszy film, znaczy drugi właściwie. Ja strasznie nie lubiłam francuskiego języka i mnie strasznie gryzł po prostu w uszy. Jak miałam film po francusku bez żadnego lektora, tylko po prostu napisy to wyłączałam. Wyłączałam. Ewa, nie bij. I wyłączałam po prostu za każdym razem. Ale to był jedyny film i drugi to był film... Skyfighters chyba się nazywało, tam też po francusku mówili. Ale oglądałam, bo tam były zajebiste po prostu samoloty, myśliwce i tak dalej. Ale Nietykalni byli spoko, polecam też. Piast, to jest najgorszy film na świecie. Nigdy więcej takiego nie obejrzę. Transcendencja też był fajny, pamiętam. Byliśmy w kinie nawet. Najbardziej mi zapadła w pamięć ta scena, gdzie oni tam już pod koniec byli na jakimś takim polu, kurde, z takimi słupami. Ewa, ale już mi zryłaś psychikę. Za każdym razem jak mówię włączać, czy tam coś tam z tym słowem, za każdym razem, kurczę, się poprawiam. Nawet jak powiem dobrze, to i tak się poprawię na zapas. Za jakie grzechy, dobry Boże, oglądałam z Kingą, jak tu Kinga w Warszawie była. To był bardzo fajny film. A, i to też był francuski, to był trzeci francuski. Ale to już było po Paryżu, więc po Paryżu stwierdziłam, że ten francuski wcale nie jest taki zły. Ale to był fajny film, taki bardzo zabawny. Kończysz? A Wielki Gatsby? Wielki Gatsby to oglądaliśmy z Grabowskim w lutym, jak przyjechał. Czy tam nawet po Sylwestrze chyba oglądaliśmy. Chyba no, a potem jeszcze ze mną oglądałeś. Co tam być? Trzeba było. Fakaj się, bo jesteś beznadziejny. Ciesz się, kurwa, i dziękuję, że masz taką dziewczynę, a nie jeszcze marudzisz. I się nie patrz na mnie, bo nic nie widzę na czacie. Ale już i tak idziemy, ludziska, bo jest 3:46, także i tak już późno. Oko masz czerwone. Ty dupę. Dupy nie mam czerwonej. To buraki jadłaś. Sam masz buraki w dupie. Deadpoola? Nie oglądałam trailera Deadpoola. Chociaż nie wiem, bo coś było z Deadpoolem. Ty chyba mi pokazywałeś nawet. Akademia Policji, na Boże, te filmy! Uwielbiałam to jako dziecko, oglądałam paręnaście razy. Wkręceni 2 nie, bo nie widziałam nawet Wkręconych 1. Grabowski udaje sowę. O Jezu, horrorki po prostu. Ile razy pytałam o horrorki i za każdym razem... Nie wiem, mam wrażenie, że horrory są strasznie płytkie. Ja wolę takie rzeczy typu liśnienie czy coś tam, takie psychodeliczne. Może to nie jest gatunek horror, ale taka psychodela fest. Timo. O, Leslie Nielsen też jest fajny, też lubię. Nie wiem właśnie. Tak się, ostatnio widziałam chyba jakiś ten filmik z nim, ale chyba żyje, no nie wiem. Sharknado? Chyba nie. Coś z rekinami. Jaka wulgarna, co ty mówisz? O, Detektyw Monk lubiłam. Moja przyjaciółka bardziej lubiła, bo się utożsamiała z Detektywem Monkiem. A Projekt X nie oglądałam, bo nie lubię takich filmów. Znaczy to jest dla mnie też taki film z gatunku płcizna. Teraz oglądaliśmy 2 odcinki Ekipy, w sensie tego serialu i no nie wiem. 2 oglądaliśmy. I to niby jest komedia dla facetów, męska odpowiedź na Seks w Wielkim Mieście, gdzie kurna, to jest tak, tak płytki serial przez te 2 odcinki. Oceniam 2 odcinki, żeby nie było. Oglądaliśmy 2 odcinki. 2 odcinki. I to jest tak płytkie. Jeśli Seks w Wielkim Mieście okiem faceta jest tak płytki, to ja współczuję, naprawdę. Hej, Kevo. 2 odcinki. 2 odcinki. A Leslie Nielsen już nie żyje, kurde? Nie, no żyje, no. Cebuler. 2 odcinki to były. 3. 2. A Ludzkiej Stonogi żadnej nie widziałam i nie chcę chyba. Dobra, Ludzka, kończymy, bo mnie zaraz pobije, także dobranoc. Naznaczony 3 oglądaliśmy ostatnio i ja już mówiłam na tym streamie, że o ile 1 i 2 były takie w miarę, tak 3 była po prostu jakaś totalna abstrakcja. I w ogóle napierdzielanie ducha z karate to już epic, po prostu najlepsza scena w tym filmie. Gamer? Oglądaliśmy razem, ciołku. Tak? Kurde, to był z Markiem Wahlbergiem. Nie, kurwa, głowie. Gamer! Z Gerardem Butlerem, kurwa. To nie był ten film. Gamer to był ten, co się odkopywał? Nie. O ten. Gamer, a, tamten dobra. A tamten jak się nazywał? De coś tam. Hazardzista. De Gobler, czy coś tam, Gibler. Gamer to jest to, co się przekopywał przez jakiś ten...
Ty się, zaraz ja cię przekopię. A jak się nazywa? A, bo to był ten, prawo coś tam, bezprawie. Prawo zemsty. Prawo zemsty. Oglądałam Gamera for sure. Ja lubiłam kiedyś swojego czasu Gerarda Butlera i wszystkie filmy z nim oglądałam. I w sumie dalej go lubię, bo jest taki całkiem no, fajny aktor. Ale nie wiem, co to za film był. To jest zdjęcia z tego Gamera? I tu ten grał? Ten typek, co grał w Dexterze? A oglądałam, to było, że ten, że ludzie sterowali jakimiś więźniami, tak? A no to pamiętam, dobra, to już jesteśmy w domu. Kurwa, chłopie, grawa 2015. Masz, zaraz mnie w nerki masz pod dupie. A właśnie, ostatnio zdzieliłam grabę w nerki. Chciałam pod dupie klemnąć i... A spalnęłam w nery. To było dobre. Świetnie. Dobra. Gambler, Gambler, jak coś mówi? Gambler, no dobra, to było proste. Easy as fuck. Prawo Agaty, nie oglądałam nigdy tego serialu. Dobra, ja koniec! Koniec! Grę i ze streamu wszystko. Nieważne, nie mówmy o chodzie, bo to jest słabe. Dobranoc, ludziska. Życzę dobrej nocy, dobrego czwartku. Dobry czwartek. Mała Chinka, Ciku, Cikulinka, pamiętasz to? O, zapytaj się, nie. Ciku, Cikulinki nie znasz? Nie. A ja mam cię zapytać o stolicę jakiegoś państwa. Nie będziesz mnie pytał o stolicę jakiegoś państwa. Dawaj Chinkę czy Kulinkę. Nie oglądałeś Chinki czy Kulinki? Misiu, Portugalia. Fuck you, nie będę cię odpowiadać. Nie będziesz do mnie robił idiotki. Ja już powiedziałam, to za każdym razem ci to mówię. Do Portugalii? Nie, bo to za każdym razem to samo robisz. Co robię? Jeszcze mi powiedz Koloseum, kurwa, w Paryżu. Pamiętasz? Misiu. Nie. No, powiedz. Cikulinkę puścimy na koniec. Funky Filon to puszczę. Nie za Cikulinki. Weź ty, lepiej powiedz jakaś stolica Portugalii. Ej, słucham Chinki czy Kulinki? Kurna, to Kaja Paschalska śpiewa, stary, to jest epic nuta. Zakładaj. Kocham, że słuchaj tego. Ja to w gimnazjum widziałam. Jak można tego nie znać? To był klasyk. Klasyk mojej gimbazy. Ja byłem normalnym człowiekiem, tak, a nie jest, byłeś... genetykiem jebanym. Sam jesteś genetyk. Nie, obrażam je Bartkiem. Nie powiem, jak to leciało. Mała Chinka, Ciku, Cikulinkę. Zobacz, jakie rapsy lecą w tle, no stary. Epic Nuta, to leciało w Esce nawet swego czasu. Eska Radom. Pewnie puściłam to na full i teraz wszyscy głuchną. Zobacz, jakie bouncy na teledysku. Chłopie, to był klasyk, no kurde. Aż muszę to posłuchać później, jak pójdę do siebie na laptopa. Daj mi, bo ja chcę jeszcze muzykę posłuchać. Tak myślałam, że taki rytm jest. Ej, myślałam, że to było gorsze. Wiesz co, jakbym była Chińczykiem, to bym się obraziła za tą nutę. Dobra, ludzka, idziemy spać, bo jest już piąta, my chcemy jeszcze obejrzeć. Czwarta, tfu. Nie wiem, co my oglądamy. Teda chyba, czy coś tam. Także dobranoc. Miłego czwartku życzę wam. Jutro mnie pewnie nie będzie, zobaczymy. Sam masz 8 klas podstawówki, ja nie jestem taka stara. A nie, no jutro jeszcze będę. Ewentualnie w piątek mnie nie będzie. No, także dobranoc, ludzka, jeszcze ludzie się pożegnam z wami. I trzymajcie się. Przestań, kurwa, być świnią. Kupuj filmy. Kupuj filmy. No, co będziemy oglądać? No, nie wiem. Co? Nie wiem, ty coś wymyśl. Dobrze. Dobra, ja spadam ludziska, bo tutaj widzicie, mam świnie do okiełznania. Dobra. Trzymajcie się, dobrej nocy, do zobaczenia, do usłyszenia wieczorkiem. Także siema, bajo!